Cześć, nazywam się Derek Kraśnicki i dzisiaj opowiem Wam przypadek, kiedy przez pomyłkę lekarzy chory nie dostał ciągłości zwolnienia lekarskiego. Upłynął termin, kiedy można by wystawić to zwolnienie wsteczne, czyli ustawowe 3 dni, no a ZUS z wiadomych względów nie chce wypłacić zasiłku, bo zwolnienie jest po ustaniu zatrudnienia i jakiekolwiek przerwanie tego zwolnienia no niestety kończy się utratą całego zasiłku. Nazywam się Darek Kraśnicki i witam tutaj jeszcze raz serdecznie na mojej stronie www.zwolnienielekarskie.pl i oto historia internauty. Witam, moje zapytanie dotyczy L4. Pracowałem w firmie i umowę miałem podpisaną na 6 miesięcy i na pełny etat. Niestety miesiąc przed końcem wygaśnięcia umowy uległem wypadkowi, przez który straciłem nogę i została ona amputowana. Natomiast przez okres, kiedy byłem w szpitalu, to jest 10 dni, otrzymałem zwolnienie za tamte dni, które byłem w szpitalu, czyli za 10 dni poszpitalnego. Następnie był również szpital na cały miesiąc od wyjścia i wiadomo, cały czas pilnowałem ciągłości zwolnień. Podczas gdy już minęło 2,5 miesiąca, pojechałem na rehabilitację stacjonarną do innej miejscowości. Czyli tak, pojechałem tam 28 października, a zwolnienie miałem wcześniej od lekarza pierwszego kontaktu do dnia 17 listopada. Jednak będąc tam w sumie 4 tygodnie, wyszedłem 26 listopada i przez niedogadanie się z moją mamą nie wziąłem stamtąd zwolnienia za pobyt. I teraz sprawy wyglądają tak, że po powrocie lekarz pierwszego kontaktu wystawił mi zwolnienie od 28 listopada. Czyli ta przerwa w zwolnieniach była 10 dni i ja sądziłem, że nie będzie te 10 dni zapłacone i większych innych konsekwencji z tego tytułu nie poniosę. Czyli po prostu nie zapłacą mi za te 10 dni. Jednak parę dni temu otrzymałem telefon od ZUS, iż jeżeli nie dostarczę tego zwolnienia za te 10 dni, to przyjdzie mi po prostu odmowa świadczenia. Także te 10 dni potrzebują, oczywiście L4 na te 10 dni potrzebują od lekarza, który rehabilitował. Natomiast rodzi się następny problem. Ten lekarz nie wystawi mi L4, bo jest kwestia druków i nie można aż tak wystawiać długo zwolnienia wstecz. Powiedział mi, iż musi zgłosić się wnioskiem do ZUS-u o wystawienie lekarza zwolnienia wstecznego. No ale mimo wszystko to potrwa i nie będę podobno otrzymywał żadnych pieniędzy. Proszę o pomoc, co ja mam zrobić i czy da się to jakoś racjonalnie wytłumaczyć. No co mam po prostu zrobić? Odpowiadając na to pytanie. No, sytuacja jest wyjątkowo nieciekawa. Przerwanie zwolnienia po ustaniu zatrudnienia według obecnych przepisów pozbawia prawa do zasiłku. No, przypominam, że zwolnienia można wypisywać wstecznie do 3 dni. Wyjątek stanowi tu oczywiście L4 od psychiatry, no ale tutaj leczenia psychiatrycznego raczej nie było, nie miało ono miejsca. Także jak najszybciej napisałbym do ZUS, opisał tą całą sytuację. Żeby było jasne, nie wiem jaki będzie wynik końcowy, ponieważ z czymś takim spotykam się po raz pierwszy w życiu. Czyli sytuacja jest ewidentna, ktoś jest chory, a z powodów jakichś takich biurokratycznych no, nie dostanie pieniędzy. Natomiast jeżeli ktoś z Was miał podobną sytuację, jeżeli Ty miałeś podobną sytuację, czy ktoś w jakiś sposób zapomniał o ciągłości tego zwolnienia, sytuacja zdrowotna tutaj nie budziła wątpliwości, to poprzez komentarze tutaj na kanale YouTube możesz napisać, co zrobiłeś, jaki był ostateczny wynik. Oczywiście tutaj również komentarze na moim blogu www.zwolnienielekarskie.pl. Także mówił Wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia. Czyli jeszcze raz koniecznie skomentuj na moim kanale YouTube Lekarz Medycyny Pracy.